Ojciec Jan Maria Szewek, pokój i dobro. Proszę Państwa, znajdujemy się w Krakowie Łagiewnikach. To tu święta Faustyna spędziła ostatnie lata swojego życia. To tutaj umarła. Tu znajduje się jej grób. Dlatego dziś chciałbym zaprosić Państwa do rozmowy na temat ostatnich dni życia świętej siostry Faustyny i o tym, co się działo po jej śmierci. A moim gościem jest siostra Gaudia Skaz ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Witam serdecznie, siostra. Szczęść Boże. Proszę siostry, czy święta Faustyna była świadoma, że jej życie dobiega końca? Tak, była tego świadoma. Jednak nie obawiała się w ogóle tego, nie czuła tego lęku przed śmiercią. Ona wręcz wyczekiwała tej chwili, dlatego że, no cóż, ona już za życia doświadczyła nieba w sposób mistyczny, jakby była w tym niebie, o czym zresztą pisze w dzienniczku. Więc tęskniąc za niebem, jednocześnie nie boi się śmierci, ale też tej śmierci jakoś nie przyspiesza. Ona jest zdana zupełnie na wolę Bożą. Chce żyć tyle, ile Bóg chce, ile On dla niej przewidział, bo ona wie, że wola Boża dla nas jest samym miłosierdziem, czyli Bóg chce dla nas tego, co najlepsze. I ona nie zamierza tutaj wyprzedzać planów Bożych. Myślę, że bardzo dobrze jej stan ducha oddaje jej ostatni list do Matki Generalnej. Ja przeczytam fragment. Zapisała takie słowa. Zdaje mi się, że jest to nasza ostatnia rozmowa na ziemi. Czyli jest świadoma. Cierpię tyle, ile znieść jestem zdolna. Jezus nie daje ponad siły. Jeżeli cierpienia są wielkie, to i łaska Boża jest potężna. Tęsknota coraz większa ogarnia mnie za Bogiem. Śmierć mnie nie przeraża. Dusza moja obfituje w wielki spokój. Dalej za wszystko przeprasza w tym liście i dziękuję. Kończy słowami: do widzenia, najdroższa mateczko. Zobaczymy się w niebie, u stóp tronu Bożego. A teraz niech się sławi w nas i przez nas miłosierdzie Boże. Myślę, że to jest bardzo optymistyczne w ustach kogoś, kto zbliża się do śmierci. Siostra zacytowała nam ostatni list świętej Faustyny. A czy wiemy, jak wyglądał ostatni dzień życia? O godzinie 16 przyszedł ojciec Andrasz, ostatnia spowiedź. O godzinie 18 siostry zgromadziły się wspólnie na kolacji, która została nagle przerwana dzwonkiem. Ten dzwonek wzywał ich na pierwsze piętro, gdzie była infirmeria, w której Faustyna była. I one poszły modlić się za konających, czyli było najwyraźniej takie znaki, że Faustyna już odchodzi. Cała wspólnota się zgromadziła przy niej, odmówili wszystkie modlitwy za konających. A Faustyna na koniec dała znak przełożonej, że ona jeszcze nie umrze. W związku z tym wszystkie siostry poszły na nabożeństwo. A kiedy siostra już umierała, przychodziła z tego świata do nieba, czy ktoś towarzyszył świętej Faustynie? Tak, były przy niej dwie siostry. Zresztą nie te siostry, które były jakby przewidziane być przy Faustynie. Jedna z nich to zaprzyjaźniona z nią siostra Amelia. Druga, siostra Eufemia, która umarła całkiem niedawno i właśnie z jej zapisków wiemy, jak wyglądały te ostatnie chwile. Siostra Eufemia jako młoda siostra wiedziała od siostry Amelii, że kto jak kto, ale Faustyna to na pewno będzie świętą. A że Eufemia miała takie pragnienie, żeby być przy śmierci kogoś świętego, myślała, jakby to zrobić. Wiedziała, że jak poprosi, żeby czuwać przy Faustynie, nie dostanie takiego pozwolenia, no bo choroba zakaźna, zbyt wielkie ryzyko, żeby taka młoda siostra przy niej była. Stąd po tym wieczornym nabożeństwie ona się tak gorąco pomodliła do duszy, które w czyśćcu czekają na swoje niebo, żeby ją obudziły, kiedy Faustyna będzie umierać. Po takiej umowie spokojnie już poszła do siebie. O godzinie 22, tak jak normalnie siostry idą spać, ona też poszła spać. Chwilę potem przyszła siostra, która czuwała przy Faustynie, pomyliła drzwi, miała obudzić inną siostrę, a obudziła właśnie Eufemię. Ona wiedziała, że no cóż, moje modlitwy zostały wysłuchane, szybko się ubrała. Poszła jeszcze szybko obudzić siostrę Amelię i razem poszły do Faustyny, która leżała w tej infirmerii sama, paliła się gromnica przy niej, tak jakby czekała tylko na te dwie siostry, uśmiechnęła się do nich jeszcze. Później w jakimś takim uniesieniu odeszła. Gdy przyszła siostra przełożona, była godzina 22:45, Faustyna już nie żyła. A jak wyglądał pogrzeb świętej Faustyny? Ci, którzy modlili się przy Faustynie po jej śmierci, powiedzieli, że można było odczuć wielki spokój i już wtedy odnotowano pierwsze przypadki nawróceń.
Sam pogrzeb odbył się 7 października, to jest 2 dni po śmierci. Siostry przeniosły ciało Faustyny na cmentarz, który znajdował się wtedy w głębi ogrodu. Nie było nikogo z rodziny. Faustyna sama prosiła, żeby ich nie powiadamiać, nie chciała ich narażać na koszty podróży. Wiedziała, że im się ciężko wiedzie. A nam przed śmiercią dała jeszcze taką obietnicę, myślę, że bardzo piękną. Powiedziała, że ona czuje, że po śmierci zatonie w Bogu, jak w oceanie szczęścia, ale nie będzie to jej przeszkadzać, żeby wracać do nas i nas wszystkich napełniać odwagą, dodawać nam tej odwagi, żebyśmy całkowicie zaufali miłosiernemu Bogu. Siostro, my nieraz tak mówimy, że ze śmiercią wszystko się kończy, a święta Faustyna mawiała chyba odwrotnie, że ze śmiercią jej posłannictwo się nie kończy, ale dopiero się zaczyna. Rok 38 ona umiera, 39 wybucha II wojna światowa i wtedy przełożona generalna i ksiądz Michał Sopoćko ujawniają misję siostry Faustyny, ujawniają to wszystko, co zostało jej przekazane. Więc bardzo szybko zaczyna się to rozchodzić i po Polsce, i poza granice kraju. Coraz więcej osób przyjeżdża na jej grób. Zaczynają dziać się cuda, doświadczają ludzie wielu łask i proszą o to, żeby rozpocząć proces wyniesienia na ołtarze Faustyny. Ten dynamiczny rozwój jednak jest nagle przyhamowany w 1959 roku. Notyfikacja Stolicy Apostolskiej zabrania szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia w tych formach, które Jezus przekazał Faustynie. Jak się to stało? Do Watykanu doszły błędne tłumaczenia dzienniczka, błędne odpisy z tego dzienniczka. No i wzbudziły wiele wątpliwości, to trzeba było zbadać. I tak po 19 latach próby, które zresztą Faustyna przewidziała, została odwołana notyfikacja. To był kwiecień 78 rok. I można było spokojnie po zakończeniu prac tych procesowych, po udowodnieniu heroiczności cnót Faustyny i po udowodnieniu cudu za jej przyczyną dokonanego, można było już ją wynieść na ołtarze. Więc w 93 była beatyfikacja. To też jest niezwykłe, myślę, że beatyfikował ją Jan Paweł II, który jako biskup Krakowa rozpoczął ten proces, czyli jakby zupełnie się tego nie spodziewał, podejrzewam, że rozpoczynając jako biskup będzie kończył to jako papież w 93, natomiast w 2000 kanonizował ją w Rzymie. A święta Faustyna zdaje się, że przewidziała tę uroczystość, bo widziała to, co my później obserwowaliśmy na żywo za pomocą telebimów, że uroczystość równocześnie się odbywała i w Rzymie, i w Krakowie. Tak, tak. To jest takie niezwykłe, że ona, która nie znała telewizji i nie znała zupełnie możliwości technicznych naszych czasów, opisuje bardzo szczegółowo ten moment, że nagle znajduje się w dwóch miejscach, mówi, i Rzym, i Kraków. I ona widziała wielkie tłumy, nie była w stanie ich ogarnąć wzrokiem. Widziała ludzi w naszej kaplicy, co dla niej też było nadzwyczajne, bo kiedyś ta kaplica nie była udostępniona dla ludzi. I te tłumy wielkie, i papież, który rozmawia ze świętym Piotrem. Widziała też wielu kapłanów, a sama została wyniesiona na ołtarz właśnie. Stanęła koło Jezusa. Jezusa takiego, jak my go widzimy z obrazu. Jezus jej zapytał, czego pragniesz? Ona odpowiedziała, czci i chwały dla Twojego miłosierdzia. Myślę, że to pragnienie jej serca teraz dzielą tysiące, jak nie miliony ludzi na całym świecie. I tak sobie myślę, że wspaniale by było, żeby to pragnienie i nas wyniosło na ołtarze. Serdecznie, siostrze, dziękuję za rozmowę. Proszę Państwa, doszliśmy do końca rozmów na temat świętej Faustyny, do ostatnich dni jej życia, do dnia śmierci. Ale proszę się nie obawiać, to nie koniec naszej wielkiej telewizyjnej opowieści o świętej Faustynie. O czym będziemy mówić w przyszłości, o tym się Państwo dowiedzą już za tydzień. Pokój i dobro.